Jesteśmy w warszawskim klubie S4, z nami jest Marcin Tybura. Cześć Marcin. Cześć. No tak, jesteśmy tutaj w klubie, ale tu nie jest przyjechać tutaj w kwestiach sportowych, tylko bardziej w kwestiach, że tak powiem, lansu. To powiedz, co Cię tu sprowadza do Warszawy i co Cię tu sprowadza do S4 na początek? Bo zostałem zaproszony z firmy M. Maniak na sesję zdjęciową, bo podejmujemy współpracę teraz przed kolejną walką, no i parę zdjęć chłopaki chcą zrobić. Właśnie już mieliśmy tą rozmowę tak przed chwilą, tutaj sesja zdjęciowa, tutaj wywiad, a Ty wolisz, co wolisz, lans przed kamerą, czy wypocić się na macie? Raczej wypocić się na macie, robię to częściej, więc jestem bardziej przyzwyczajony niż do tego lansu. Ale z tymi wywiadami też coraz lepiej idzie. Zanim jeszcze przejdziemy do tej kwestii głównej, no to powiedz, jak Ci się podoba tutaj klub S4, bo pierwszy raz chyba tutaj jesteś. Pierwszy raz, no widziałem wcześniej na zdjęciach, ale bardzo fajnie, robi wrażenie. Myślę, że dużo klubów w Polsce chciałoby mieć takie warunki do trenowania, na pewno u nas też, ale no, naprawdę fajnie to jest zrobione tutaj. No dobra, ale 15 sierpnia zmierzysz się w Sankt Petersburgu z Damianem Grabowskim. To powiedz, jak przebiegają przygotowania i jak forma i co jeszcze teraz w tych ostatnich tygodniach przed walką? No teraz to już zaczynają się sparingi, znaczy sparingi już trwają, teraz jedziemy jeszcze na obóz do Gniezna. No tak jak standardowe przygotowania, robiliśmy siłę, wytrzymałość, kondycję, teraz są sparingi. No wszystko na razie idzie zgodnie z planem, a nawet jakby nie szło, to i tak bym nie powiedział. Ale wszystko idzie dobrze i oby tak do walki poszło. Ta walka już miała się odbyć, została przełożona. Powiedz, czy te kilka dodatkowych tygodni Twoim zdaniem coś zmieniają, działają na czyjąś korzyść, czy to jest za mało czasu, żeby cokolwiek się zmieniło i tutaj nikt nie korzysta na tym, że ta walka została przełożona? No myślę, że jedyne co chyba Damian trochę stracił, że długo czeka na kolejną walkę, bo to wiadomo, też z tego żyje, ale no myślę, że nic wielkiego to nie zmienia w jakichś tam przygotowaniach. Wtedy też obaj się przygotowaliśmy, na pewno Damian też był przygotowany, no niestety kontuzja, ale teraz myślę, że podobna sytuacja jest. Może to kogoś bardziej zmotywowało, nie wiem, może? Odwykłeś już chyba od walk z Polakami, bo ostatnia w grudniu 2012 roku w Pyrzycach z Krystianem Kopytowskim, od tamtej pory tylko obcokrajowcy i tylko za granicą, więc powiedz, jak się czujesz przed kolejnym starciem z Rodakiem i czy jakieś tam dodatkowe emocje to wyzwala, pozytywne, negatywne? Aż takich dużych emocji mnie nie zwala, no walka jak walka, przygotowania. Podchodzę do Damiana jako do przeciwnika, z którym trzeba widzieć jakieś jego błędy czy coś takiego. Nie pochodzę jak do walki z Polakiem. Trzeba to jakoś wykluczyć, tak? Już drugi raz się przygotowuję do tej walki, więc jestem, mentalnie się czuję lepiej. No na szali jest pas mistrzowski M1. To takie pytanie bardziej chyba powinienem bosemu zadać, bo pytanie kontraktowe. Czy tam nie ma jakiejś klauzuli, która się uaktywni i w razie wygranej byś był zablokowany? I nie wiesz, jak to wygląda? Prawdę mówiąc, to nie wiem. Nie czytałem tego kontraktu aż tak bardzo. Może bossy wie. Ale no właściwie o tym nie myślę. Tylko to się zdanie po walce, tak? Na razie to mam tą walkę do zrobienia, a później jest trudna, więc wolę się skupić na tym. Czyli to tylko palcem po kontrakcie lecisz, o, jest kwota, jest okej. Okay. Tak, jest kwota, nazwisko się zgadza, więc można podpisywać, tak? No to dobrze, jak oceniasz Damiana Grabowskiego? No nie jest tajemnicą, jak większość osób jednak stawia na Damiana tutaj i on jest faworytem tej walki. Powiedz, jak Ty oceniasz swojego rywala? No, to oceniam go tak, że jest bardzo doświadczony, jest, no, rekord ma zbudowany duży, walczy na największych galach, walczy bardzo inteligentnie, no, to, że na niego stawiają, to właściwie jasne, bo no, więcej tych walk stoczył, no, tych zawodników pewnie miał lepszych, no ale ja też lubię walczyć w tej pozycji niefaworyta, więc mi to odpowiada na razie. Nie wydaje Ci się, że może się zmienić ta walka w taki pojedynek graplerski, no bo obaj bardzo jesteście mocni w parterze, zwłaszcza jak na wagę ciężką, to są to umiejętności moim zdaniem na światowym poziomie, więc powiedz jak Ty to widzisz? No ja tam coś tam, jakiś plan w głowie mam poukładany tam z trenerem, ale to jest tak, na pewno się zacznie walka w stójce, a myślę, że kto pierwszy przestanie sobie dawać radę w stójce, pomyśli o parterze i tak to będzie wyglądać. No, jeżeli się przeniesie do parteru, no to tam będziemy walczyć. Może się wierzy, mówisz, że zaczynacie z kolan, żółwik i jazda.
No tak się może mówić, ale raczej zaczniemy od stójki. No dobra, to tutaj się nie zatrzymuję przed obowiązkami lansu dalszego, to powiedz jeszcze na koniec, jakbyś chciał kogoś pozdrowić, podziękować, wymienić sponsorów. Chwila dla Ciebie. No dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają, trenerowi, tam chłopakom od nas z klubu i tam okolicznym, którzy mi pomagają tam sparować. Wszystkim sponsorom, no już tutaj nie wymienię, bo nie mam takiej pamięci dobrej i mógłbym kogoś pominąć, ale dziękuję wszystkim i wszystkim czytelnikom MMA Rocks też za doping. Dobra, dzięki wielkie za wywiad i powodzenia. Dzięki.